Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na północy, na wschodzie, a także na południu niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem Europy, w tym także nad Polską, układy wysokiego ciśnienia. Do naszego kraju napływa chłodna masa powietrza. Dziś w Europie przewaga słońca. Na południu, a także na południowym zachodzie bezchmurne niebo. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie umiarkowane. Opady deszczu w Bukareszcie i w Londynie. Najchłodniej w centrum, a także nad Wyspami Brytyjskimi 18 stopni, a najcieplej w Madrycie 37 stopni. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W naszym kraju nieco chłodniej i więcej chmur. Na południowym wschodzie, a także w Szczecinie przelotne opady deszczu. Z biegiem dnia liczne przejaśnienia. W pozostałych regionach pogodnie. Termometry wskażą od 16 stopni w Gdańsku do 19 na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północno-zachodnich kierunków. Wahania ciśnienia na barometrach południe 1016 hektopaskali. A teraz szczegółowy przegląd regionów. Zapraszam.